Mieliśmy tunik tego Remingtona i teraz czas przyszedł na przetestowanie jego skupienia. Powiem tyle, że po tym jeszcze tuningu dodałem pewną rzecz. Mianowicie minimalnie tutaj poprawiłem koronę lufy. Taki minimalny stożek zrobiłem, naprawdę delikatny. No i oczywiście komorę wlotową trzeba było poprawić, żeby była równa. Już robiłem na nim testy i zdecydowanie jest o wiele celniejszy, łatwiej się nim strzela. Ja jeszcze taką modyfikację zrobiłem, bo dalej mimo wszystko zapieka mi się, więc na tym bolcu tutaj porobiłem sobie takie nacięcia, żeby smar się lepiej trzymał. I może to coś zmieni. No teraz sobie go załadujemy. Standardowo, ja ogólnie nie żałuję prochu. Tak. Co tu mamy? Mamy 30, nie, przepraszam, 24 grain. Cały bęben tej wojskowej wersji to jest 40 grain, ale to bez pocisku. Więc to nam będzie zajmowało miejsce i to też. Dlatego wymyśliłem, że 24 grain i pocisk będzie w sam raz. Się jeszcze okaże. Tak. I co? Standardowo. Kasza nam nie będzie potrzebna. Myślę. Ciekaw jestem, jak sobie poradzi na tym teście. Tutaj mam tą całą komorę, która mi pozwoli mniej więcej tą broń ustabilizować i sprawdzić jego faktyczną celność. To mi się trochę rozsypało, więc nie będzie... Ta jedna komora nie będzie dokładnie taka jak tamte, więc trudno, przeżyję. No i co mamy? Teraz standard conical. Są te konikale, są fajne, bo ładnie wchodzą i dobrze się ścinają, nie trzeba dużej siły. Tak. To jest proces pracochłonny. No ja to... Ja tego nie lubię, ale tak jest. To jest chyba najpotężniejsza broń bez pozwolenia, jaką można mieć, więc trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Ta. I co? Jeszcze to jest mój wynalazek. Zrobiłem sobie to. Star grupieci, tak, za 20 zł, taka olejarka czy też smarownica, trzeba było ją trochę skrócić, żeby była jednoręczna, bo oryginalnie była na dwie ręce. No i wiertełko czwórka i możemy rozwiercić tą, żeby się nie paprać. To jest papranie, to jest z tym smarem, to nie jest przyjemne. No teraz nie wymaga dużej siły i fajnie nam to zasmarowuje. Jeszcze to poprawimy. Kapiszony. Co są? A kurde. RWS plus niemieckie. Lepsza moc zapałowa się przyda, bo te kominki były zasyfione smarem miedzianym, oczywiście po konserwacji, więc mam nadzieję, że to da radę. W ogóle co ciekawe, w tym Dick Army pasowały te kominki z Ubertiego, bo to oryginalne były strasznie małe i z nich wszystko spadało, więc musiałem wykręcić z mojej innej broni do tego i całkiem teraz fajnie z tego się nawala. Przynajmniej mamy pewny strzał.
Lepsze są od tych czeskich, bo można. Mają te karbowane takie końcóweczki. Możemy go testować, zobaczymy jak sobie będzie radził. No tak. Dostałem w palce. To nie był dobry pomysł. Nie wiem, czy to dalej miałem zrobić. Jednak jest odrzut, trzeba uważać. Ciekawe jestem, gdzie to bije. A śmierć. Tutaj mamy dobre wyniki, a tutaj mamy dwa, które poleciały. I ja mam takie wrażenie, że to było spowodowane tym, że jak słyszeliśmy, było pewne takie jakby opóźnienie przy strzale. Czyli najpierw odpalił kapiszon i to chyba tam było trochę smaru i dopiero potem odpalił proch. I w tym momencie podczas tego ułamka sekundy broń mogła mi zejść. I to mogły być te dwa właśnie ślady. A resztę, ale to jeszcze raz przetestujemy, zrobimy kolejny test, żeby być pewnym. Mamy tutaj, mówię, te trzy, cztery właściwie są w bardzo dobrym skupieniu. No te dwa zeszły, ale mogło to być spowodowane tym, że ja celowałem trochę raz wyżej, raz niżej. I tak by szło. Także to jest dość celna broń. Więc ostatni strzał poszedł z kulek. Ten tylko odleciał w sumie, ale jakby kulki trochę niżej lecą. Z pocisków zauważyłem, że wyżej mi to wszystko leci, czyli trzeba z kulek jakby wyżej celować, z pocisków niżej, żeby to wyrównać. Tak to wygląda, taki jest mój eksperyment. Nie wiem, jednak wolę pociski. Jestem już po moich testach po strzelaniu, czyszczeniu, sprawdzaniu skupienia tego całego sprzętu na strzelnicy. Ogólnie powiem tak, jestem zadowolony. Moje tuningi takie, powiem, zadziałały. Jest to teraz broń celna. Natomiast przesadziłem ze smarem miedzianym. Tym, no właśnie, przesadziłem, bo myślę, że przyczyną tego, że nie mogłem w pewnym momencie odciągnąć jakby kurka, tak tutaj, i strzelić, było to, że za dużo nawaliłem tego całego smaru miedzianego na to i się to wszystko z nagarem jakby pozlepiało, zapiekło i bęben nie mógł się obracać, znaczy odwracał się z ledwością i kurde, ten cały mechanizm nie do końca pracował. Tak mi się wydaje, chociaż oczywiście nie jestem pewien, ale dzień wcześniej strzelałem z niego i mniej smarowałem, mniej ładowałem tego dziadostwa i było dobrze. Nie miałem tego problemu, oczywiście bęben działał. Po jednym bębnie nie miałem problemu z wyciągnięciem tego pinu, ale po drugim, trzecim to już koniec. Trzeba było to potem wybijać z drugiej strony. Co ciekawe, podczas strzelania właśnie zauważyłem, że te kule, one mniej kopią. Nie wiem, dla mnie to kurde trochę jest za słabe zabawa tymi kulami, bo
Jest to, nie wiem, czy celniejsze, czy niecelniejsze. Jak celowałem, no to jakby pociski były, biły trochę wyżej, kule trochę niżej. Możliwe, że to było spowodowane zwykłym odrzutem tej broni. Więc mniejszy odrzut niżej, wyższy, większy odrzut wyżej. Były tam takie sytuacje, kiedy ja miałem w ogóle zapchane kominki tym całym sumarem miedziowym i miałem problemy, bo wystrzały były z opóźnieniem, czyli odpalał kapiszon i była chwila opóźnienia i dopiero potem odpalała ten, cała komora z prochem i wylatywał pocisk, więc w tym momencie mogłem gdzieś tam tą broń przesunąć, dlatego odpadało mi to w bok. No bo na kilku bębnach sprawdzając, wydaje mi się, że bił równo, czyli osiowo. Natomiast czasami było wyżej, czasami było niżej. Ale to jest z tego względu spowodowane, że ta muszka, ona nie do końca jest, prawda, skalibrowana na odległość 10 metrów. To jest, kurde, nie wiem, chyba na 50 metrów, bo tak one były robione oryginalnie, na, jako broń do strzelania na duże odległości na polu bitwy, a nie na, kurde, 10 metrów. To jest wersja właśnie wojskowa. To jest, powiem tyle, to jest bardzo mocna broń. To nie jest nic słabego. Ja mówię, strzelałem do, kurde, blach. Blach grubości ponad 1 mm żukowych. I przestrzeliwało to na wylot. Jak się dało małą naważkę, to nie, to tylko wgniatało. Natomiast przy użyciu, no, 24 grainów, czyli w sumie prawie maksymalnie, co można tam nasypać, i pocisku Konical. Pocisk Konical 24 grain, zostaje jeszcze minimalnie trochę miejsca na smar, a przebijało na wylot. A z pocisku z otwardzanym ołowiem jeszcze na dodatek, kurde, nie wiem, robiło masakrę i tą drugą blachę wgniatało. Bo to była podwójne drzwiwa, z jedna blacha i druga blacha. Więc nie zabawka, nie jest słaby, nie psuje się, wbrew pozorom. Celuje się z niego fajnie, chociaż no, leci, nie jest wyważony jakoś rewelacyjnie. Nie wiem, może, kurde, trzeba by ołowiu dodać do tej rączki, żeby jakoś był tak bardziej zbalansowany. Ale fajnie się tym wali, miałem wcześniej 44 i chyba jest trochę wygodniejszy. No, gdybym miał jeszcze krótszą lufę, to jeszcze byłby bardziej wygodniejszy, no ale wtedy celność by mu spadła, no bo wiadomo, oś byłaby już ten mniejsza i większe drgania. I tyle powiem na dzisiejszym może odcinku. Taka jest moja konkluzja odnośnie zabawki typu Rigarmi, Remingtona. Zobaczymy, co będzie w kolejnych. Może jakieś bardziej ekscytujące cele niż tylko te tarcze na strzelnicy. Po prostu dla mnie to jest tak nudne, to strzelanie do papieru. Nic ciekawego, nic się nie dzieje, pojawiają się dziurki. Równie dobrze mógłbym przynieść jakiegoś pneumatyka, jakąś wiadrówkę i się bawić. No to przecież chodzi właśnie o to, że ta broń służyła do usuwania, prawda? A nie do, kurde, dziurkowania. To nie jest dziurkacz, to jest usuwacz.